dobry i witam ze słonecznej Madery. W dzisiejszym odcinku pokażę nowości czasu, jak się stało, że znaleźliśmy się na Maderze i tu mieszkamy z rodziną oraz jakie kroki trzeba zrobić, żeby tu zamieszkać. Uwaga, nie jest to trudne, ale wymaga czasu. Do 25 roku życia nigdy nie wyjeżdżałem z Polski na dłużej niż chwilę, bo mieszkaliśmy przy granicy litewskiej, czasami się zdarzało postawić nogę w innym kraju, ale nigdy dalej. I dopiero w naszą podróż poślubną ze swoją żoną, mając 25 lat, wyjechaliśmy do Egiptu. Ale nie byliśmy nigdy podróżnikami, czasami się nam zdarzało po tym wyjeździe do Egiptu pojechać samochodem do Niemiec albo do innego kraju, ale brak większych podróży. Dopiero, gdy postanowiłem rzucić pracę na etacie, zdarzyło się coś ciekawego. W 2012 roku spakowaliśmy się do naszej starej Toyoty Avensis, mieszkaliśmy w Warszawie i się wyprowadziliśmy, tutaj podróżowaliśmy, wyprowadziliśmy się do Toskanii, mieszkaliśmy w takim domku i sobie żyliśmy przez trochę czasu, podróżując przy okazji. I to była nasza taka pierwsza przygoda z tym, żeby wyjechać z Polski i żyć przez pewien czas w innym miejscu na świecie. Powstało na przykład to epickie zdjęcie i też to epickie zdjęcie z Costa Concordia. Mieszkaliśmy w takim domu obok miejscowości Arcidosso i tam nie było internetu i było strasznie zimno. Ale to nam dało obraz, że fajnie mieszkać w innym miejscu, natomiast może poszukajmy innego miejsca na świecie. I potem zaczęliśmy podróżować więcej, więcej, więcej. Byliśmy w różnych miejscach Europy, między innymi w Chorwacji, którą uwielbialiśmy, ale nawet też w RPA, co było też na tym vlogu, tutaj, na tym wideo. Ale tak naprawdę dopiero w 2018 roku, czyli parę lat temu, zawitaliśmy na Maderę po raz pierwszy i zakochaliśmy się w tym miejscu. I ciągle testowaliśmy różne opcje. Odwiedzaliśmy często Teneryfę, żeby sprawdzać, jak się nam żyje też w innych miejscach na świecie. To jest właśnie Teneryfa. Ale też na Maderze próbowaliśmy żyć w inny sposób. Na przykład pewnego razu wynajęliśmy na miesiąc cały dom i sprawdzaliśmy, jak się nam żyje w domu, z dala od cywilizacji. Natomiast nie mieliśmy kupować jeszcze mieszkania, ponieważ w 2021 roku, czyli rok temu, postanowiliśmy, że wybudujemy dom na Suwalszczyźnie, nasz własny dom. Zrobiliśmy projekt i zrobiliśmy wszystko. Ale potem nastąpiła sytuacja na granicy z Białorusią, gdzie działo się różnie i nasz powiat, w którym mieszkaliśmy, część tego powiatu była też objęta stanem wyjątkowym. Powiedzieliśmy sobie, kurczę, może jednak zmieńmy te założenia i zamiast budować dom na Suwalszczyźnie, najpierw pojedźmy i sobie kupmy nasze mieszkanie w innym miejscu, na przykład na Maderze. I tak to zrobiliśmy, przestaliśmy budować nasz dom na Suwalszczyźnie, zamknęliśmy projekt, zamknęliśmy wszystkie prace i kupiliśmy bilety na Maderę. Na 25 lutego 2022. W chwili, gdy wybuchała wojna na Ukrainie, byliśmy w drodze na lotnisko. Oczywiście nie było to zaplanowane, tak po prostu wyszło. Ale też ta historia dała nam do myślenia to, że musimy faktycznie przyspieszyć nasz proces, bo w razie czego zawsze dobrze mieć miejsce dla siebie na drugim końcu świata, gdzie można wprowadzić rodzinę i znajomych, gdzie będą mogli tam sobie spokojnie żyć w razie czego. Więc biorąc pod uwagę to, że uznaliśmy, że dom na Maderze jednak nie będzie zbyt dobrym pomysłem, bo jest dużo pracy, plus też chcemy wracać do Polski, to postanowiliśmy kupić mieszkanie. Odezwaliśmy się do naszej znajomej, która zajmuje się tutaj szukaniem nieruchomości. Przeszliśmy przez cały proces kupowania nieruchomości, co opiszę też w innym odcinku, dlatego warto subskrybować. I jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Żyjemy sobie na Maderze. Pół roku w Polsce, pół roku na Maderze. I za chwileczkę oprowadzę po naszym mieszkaniu, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Cześć i czołem. Pozwólcie, że teraz oprowadzę was po moim mieszkaniu na Maderze. Pokażę, jak wygląda. Więc mieszkamy w takim mieście jak Funchal. Mamy tutaj nasz basen. Czasami się w nim kąpię. I tutaj jest miasteczko i tam jest ocean. I jest przyjemnie. Tu są takie fajne budynki. Jestem teraz na balkonie. Mamy całkiem fajny balkon. Tutaj często siedzę, albo ktoś z rodziny siedzi. I teraz idziemy po naszym mieszkanku. Pochodzimy. Istotna rzecz jest taka, że to mieszkanie zostało połączone z dwóch mieszkań. Czyli my kupiliśmy już połączone dwa mieszkania. W sumie w nich nic nie było, było to i w sumie nic więcej. I powoli dokupujemy pewne rzeczy, budujemy. Więc to jest taki duży salon, gdzie dzisiaj przyjedzie, mam nadzieję za chwilę, taki stół. Tu będzie stół, tu mamy takie miejsce trochę komputerowe, tu mamy miejsce chillowe, cały czas otwarty prawie balkon w dzień, żeby patrzeć na ocean i czuć świeże powietrze. Jakiś telewizor, czasami coś się ogląda i tak dalej, więc to jest nasz główny pokój. Teraz mamy kuchnię. Kuchnia jest super. Zaraz odsłonię. Kuchnia jest super, bo jak się wchodzi, to się widzi ocean i w sumie nic więcej. Normalna kuchnia. Bum, bum, bum.
przyjemna, z fajnym widokiem i tak dalej. Więc teraz tu mamy wejście do naszego mieszkania. Tu jest mała garderoba. Idziemy dalej. Przechodzimy. Mamy strasznie taki długi korytarz. On się ciągnie, 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 ciągnie. Bum. Będziemy jakoś to gospodarować jakiś czas. Pokój gościnny, który powoli przerabiamy po to, żeby był dla naszych gości, którzy przyjeżdżają czasami. Niedługo będą też fajni goście. Mamy łazienkę numer 1. Mamy drugie drzwi wejściowe, ponieważ tak jak powiedziałem, to były dwa mieszkania połączone w jedno, więc nawet jakbyśmy kiedyś chcieli to sprzedawać, to można to połączyć, znaczy rozdzielić dwa mieszkania i sprzedać tylko dwa oddzielne mieszkania. Tu jest taki pokój, gdzie poprzedni właściciel trzymał rowery. W tej chwili ja tu trzymam swoje rzeczy, natomiast tu będzie spał nasz syn prawdopodobnie. Niedługo musimy poprzerabiać wszystko. Widok na góry i chmury. Proszę bardzo. Tu jest jakiś składzik, czy coś w tym stylu. Tutaj mamy sypialnię, gdzie sobie śpimy. Plus jest biuro moje, które wygląda jak wygląda. Pozdrawiam serdecznie. To będziemy przerabiać na taki pokój, gdzie będzie biblioteczka, będzie moje biurko, żony biurko, parę, jakaś kanapa, też będzie mógł ktoś tutaj spać, gdyby taka potrzeba. Plus mamy kolejne wyjście na balkon, gdzie można sobie powiesić ubranie. I idziemy jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej. I tu mamy sypialnię numer 2 i mamy sypialnię numer 3 i mamy łazienkę numer 3. I tak to wygląda. Spore mieszkanie, natomiast jesteśmy teraz w trakcie wprowadzania się, co chwilę coś dokupujemy. Tu właśnie leżą żyrandole, które będą powieszone tutaj. No i dokładamy pewne elementy, żeby to mieszkanie wyglądało lepiej i lepiej każdego dnia i było funkcjonalne i przyjemne do życia. Dobrze, i teraz jak zrobić to samo u siebie? Bo moim zdaniem, jeżeli ktoś w ogóle w tej chwili nie ma dzieci, to sprawa tego, że ktoś mieszka w Polsce albo w innym kraju, to jest no brainer. Szczególnie, że kiedy pracujemy zdalnie, można jechać dalej. A załóżmy, że jesteśmy w takiej sytuacji jak ja, że pracujemy na etacie i mamy dzieci i jesteśmy przywiązani do miejsca. Jak zmienić swoją rzeczywistość, żeby być w takim miejscu? Po pierwsze, potrzebny jest czas. Czas jest bardzo potrzebny, ponieważ te zmiany, o których tu mówimy, nie są to rzeczy, które się da zrobić bardzo, bardzo szybko. W moim wypadku to trwało ponad 4-5 lat, coś koło tego, aby przejść z pomysłu wizji do realizacji. Dopiero w tym roku mogą sobie pozwolić na to, żeby to mieszkanie kupić. Nie trzeba kupować, ale my postanowiliśmy kupić. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to oczywiście temat pracy. Moim zdaniem, jeżeli ktoś chce w ogóle o czymś takim myśleć, jak mieszkanie w innym kraju, musi przeprojektować swoją pracę, aby móc pracować zdalnie. Oczywiście, jak ktoś pracuje na budowie, no to ciężko będzie takiej osobie zamieszkać w takim miejscu, chyba że znajdzie miejsce na budowie tutaj. Tu też są ludzie, którzy pracują na budowie, są trenerzy personalni i wiele innych rzeczy, które można robić również tutaj. Natomiast w dzisiejszym świecie bardzo łatwo jest robić pracę zdalną i moim zdaniem trzeba jak najszybciej zaprojektować to albo, żeby a. pracować dla siebie, mieć własną firmę, pracować zdalnie, b. pracować dla kogoś, kto umożliwia na pracę zdalną. Rzecz 2. Dzieci. Tu oczywiście sprawa jest trudniejsza, chyba że ktoś zaczyna od początku tak jak my z edukacją domową, wtedy jest proste, bo dzieci się uczą tam, gdzie my jesteśmy. Tutaj jest masa Polaków, masa innych osób z innych krajów, gdzie dzieci utrzymują relacje, budują relacje. Plus przyjeżdża masa znajomych tutaj na jakiś weekend albo na 2-3 tygodnie nawet. Wtedy jest okazja, w ogóle niedługo zobaczymy parę takich osób, żeby budować relacje. Natomiast w kwestii nauki potrzebujemy mieć albo edukację domową, albo zapisać się do szkoły w innym miejscu, więc musimy być na to otwarci. Potrzebny oczywiście jest hajs, natomiast tutaj nie ma co za dużo mówić. Jeżeli chcemy kupować mieszkanie, potrzebujemy mieć kasę. Te mieszkanie kosztowało sporo, natomiast nie aż tak dużo jak mieszkania w Warszawie o takim samym formacie. Trochę kosztowało, natomiast to też jest fajna inwestycja, przynajmniej w mojej obserwacji, bo tutaj mieszkania się rozchodzą szybciutko. Więc jakbyśmy chcieli sprzedać, zawsze to byłaby opcja, natomiast nie planujemy tego sprzedawać. Ale potrzebny jest hajs. Albo na wynajęcie, albo na kupienie. No i jeszcze jest rzecz numer 4, moim zdaniem najważniejsza. Eksperymenty. Trzeba potestować. To, co zawsze rekomenduję, to na początku wybrać się na tydzień, może na 2 tygodnie w formie urlopu do nowego miejsca, zobaczyć jak się żyje, czy jest klimat. Pasuje nam, to teraz musimy wybrać się przynajmniej na miesiąc, ale nie rzucając pracy, ani nie biorąc urlopu. Czyli wybrać się w formie pracy zdalnej albo pracy na własne, na miesiąc i pracować z tego miejsca. Zobaczyć jak nam się żyje, gdy pracujemy, jak nam się żyje, gdzie nie jesteśmy w trybie wakacyjnym, a jesteśmy w trybie normalnego życia, tak jak ja teraz.
I gdy to się uda nam i uznajemy dobrze, to może dobrze byłoby też wybrać się na przykład do innej części tego samego miejsca. Kochamy Portugalię, kochamy Teneryfę, kochamy Dominikanę, whatever. Wybrać miejsce i znowu miesiąc, dwa miesiące pożyć w tym miejscu, zobaczyć czy jest okej. Jeżeli jest okej, dopiero wtedy kupować. Nie robić tego błędu, że od razu hura i potem kupiliśmy mieszkanie, dom i nagle kurde, tutaj nie jest tak dobrze, służba zdrowia nie działa, drogi nie działają, jedzenie nie działa. Na modelze jest super, bo działa służba zdrowia, drogi, internet jest super i tak dalej, ale w niektórych miejscach w świecie może to być problematyczne, więc bardzo rekomenduję poeksperymentować sobie, bo decyzja z przeprowadzeniem się na drugi koniec Europy albo świata jest to decyzja dość trudna i wymaga sporo przemyślenia. I dzień dobry trochę potem, przyjechało trochę rzeczy. O, tutaj sobie jakieś lampeczki i stół przyjechał z kotem. I ma jeszcze jedna rzecz przyjechała. Pokażę od razu. O, taki bajer mamy w przedpokoju. To jestem ja, dzień dobry. Taka, że sobie jakieś klucze i inne rzeczy. Więc powoli meblujemy. Zobaczymy, czy z tego wyjdzie. Tyle. Madera. Tak więc, kończymy powoli ten dzisiejszy dzień. Dziękuję bardzo. Pytania w komentarzu, proszę o subskrypcję, wtedy będzie więcej wideo. Niedługo pokażę też cały proces zakupu mieszkania na Maderze, żeby było to jasne. Nie jest to trudne, pokażę palcem, gdzie trzeba pójść, z kim zagadać, żeby to wszystko załatwić. Wszystko, ale to trzeba subskrybować i komentarze, no i łapeczki w górę, żeby te algorytmy YouTube'owe pokazały moje filmy większej ilości osób. Dziękuję za wszystko, powodzenia i do zobaczenia gdzieś kiedyś w internecie. Pa!